Siemano, witam was w kolejnym odcinku po... No, długiej przerwie. Ostatni film 14 grudnia 2020 rok. Udało się wbić 300 subskrypcji. Akurat na moment, kiedy wracam. Bardzo wam za to dziękuję i lecimy po 400, mam nadzieję, że się uda. Moim celem jest wbić 1000, ale wiem, że raczej nie dam rady. I teraz tak, patrzę sobie komentarze pod ostatnim filmem. 14 grudnia 2020 roku. I widzę, ja nagraję jak mi całego save'a już zrobionego, to było 3 miesiące temu. Nie wiem, czy nadal gościu czekasz, ale pokażę ci jak to zrobić. Więc tak, zaczynamy. Pierwsze co, to oczywiście wchodzimy sobie tutaj. Wpisujemy sobie 100 i mamy 100% game save. Pobieramy sobie to na luzie i zapisujemy na pulpicie. Zaraz do tego wrócę, na spokojnie. Następną rzeczą, jak tutaj gość mnie poprosił, remix.pl, pokaż skrypt na rabowanie banków Werder 2. Nie wiem, czy na to czekasz już tydzień, w sumie nie tak długo. Więc tak, teraz wchodzimy sobie do Nexusa, nexusmods.com i szukać tutaj Red Dead Redemption, nie mam tutaj zapisane, ale muszę się zalogować. Dobra, jestem już zalogowany, tutaj mam wszystkie gry. Z Red Dead Redemption wybieramy popular all time. I tutaj gdzieś to powinno być. Bank robbery jest dokładnie tak. Więc files i manual download wybieramy. Potrzeba script hook RDR 2. Więc to też sobie pobieramy, klikamy w to. Dajmy na... Okej. Tutaj stąd możecie to pobrać. Więc pobieramy sobie to. I pobieramy sobie te banki. No i dobra, i to się nam pobierze. Za chwilę się powinno tutaj pokazać. Dokładnie na pulpit. I teraz tak. Ej, pokaż jak usunąć mody z RDR 2, bo z GTA 5 to wiem jak usunąć. Zaraz pokażę czyste pliki z Red Dead Redemption, chociaż wątpię, po 2 miesiącach raczej ci się udało. Ej, nagrasz jak zainstalować samochód policyjny do GTA 5. To ja odpisałem, żeby zobaczę. Ale jeśli czekasz nadal te 2 miesiące, to polecam ci wejść na mój kanał. I znaleźć sobie taki jeden film. Jak zainstalować auta, addon oraz replace. Tutaj na luzie sobie to zainstalujesz. Dzięki temu poradnikowi, tylko wybierz po prostu sobie swój samochód. Okej. Okay. No i kolejny, wróć z nagrywaniem chłopie. Wracam, po twoim komentarzu, który był miesiąc temu. Dobra, więc wracamy. Mamy tak, 100% save, zaczniemy od tego. Więc tak, wchodzimy sobie tutaj. Ten komputer, dokumenty. Następnie szukacie sobie Rockstar Games, GTA 5, profiles i wybieracie sobie swój profil. Ja mam, to jest ten mój. Otwieracie sobie tutaj to właśnie i przekopiowujesz sobie to i wrzucasz tu. I to tyle po prostu tam, jeśli się od razu nie wczyta ten save. Usuń sobie wszystkie swoje poprzednie, no chyba, że nie chcesz, to po prostu tam w menu start możesz sobie wczytać save, to sobie wczytaj po prostu ten save. Tam będzie, że 100%, więc zauważysz na pewno. No i to tyle. Jeśli chodzi o instalację 100% save'a, nic specjalnego. Teraz te bank robbery to Red Dead Redemption. To mam zainstalowanego. Instalowane. Więc no, już mam tutaj trainera zainstalowanego, więc i chyba nawet mam script hooka z tego co mi się wydaje. Dokładnie tak, no jest script hook RDR 2 i po prostu te dwa pliki wrzucacie sobie tutaj i to tyle. No do plików GTA, do EOS, Red Dead Redemption. No i teraz bank robbery ASCII. Tutaj jest jak to zainstalować.
No, po prostu wrzucacie to sobie tutaj do głównych plików Red Dead Redemption i to tyle. Widzimy się już w gier... Dobra, jesteśmy już w gierce. Ja już tu się tutaj teleportowałem. Czekaj, aż się wszystko załaduje. Włączę sobie dzień. Oczywiście ten trainer był instalowany... Okej, okay, o co tu chodzi? Czy nie mogę tego zmienić? Nie wiem totalnie, jak mam to zmienić. Czekajcie, bo to sobie zmienić czasu. Nie wiem, o co tu chodzi, dlaczego to się takie coś pokazuje. No cóż, no nie, musimy w nocy. Jesteśmy sobie w Valentine, bo właśnie modyfikacja na napady banków działa na bank Valentine, na bank Rhodes oraz na bank Saint-Denis. Ja postanowiłem pójść do Valentine. Także szukamy sobie teraz tutaj tego banku. Jezu, ja dawno w tą grę nie grałem. I żeby to zadziałało, ta modyfikacja, wystarczy wejść do banku i wycelować w pracownika. W międzyczasie powiem wam, dlaczego nie nagrywałem tak długo. A to za sprawką tego, że po prostu najprościej w świecie popsuł mi się mikrofon. Działał, ale jak przy nagrywaniu? Słychać go było tylko w lewej słuchawce, a w prawej już nie. Normalnie wszystko w ustawieniach zrobiłem tak, żeby było na dwie słuchawki i nadal nie działało. Ludzie mnie normalnie słyszeli podczas na przykład rozmawiania na Discordzie, chociaż wiadomo, mógł to być efekt po prostu niezwracania na to uwagi, a tak naprawdę podobnie mogli mi słyszeć właśnie w lewej słuchawce. Teraz mam nowy mikrofon, nowe słuchawki i zaczynamy. To jest chyba bank. To co mi się wydaje. Dokładnie tak, więc wchodzimy i po prostu wystarczy wycelować w pracownika. Siema. Okej, zaczynamy. Bank robery starty. Co mam teraz robić, gościu? A, o kurde, po to. Musimy być... Okej. Okay. Jak je kopnąć? Poczekajcie, czy ja muszę... Kurwa, dawno nie grałem w tą grę, sorry, czekajcie, chyba... Nic, czekajcie, nie wiem jak... Czekaj, bo... O, okej, okay. F musimy klikać po prostu i to się otworzy, chyba, nie wiem. Otwieraj to. No nie wiem. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze bank w Rhodes. Stack, teleport options, waypoint, zamknij mordę, waypoint. I dobra, let's go. Dobra, dajmy chwilę, żeby się wszystko wczytało. Okej, chyba już jest. I teraz tak, o, idealnie przed bankiem. I co, teraz spróbujemy sobie próbować bank w Rhodes. Wejdźmy. Zamknięte, bo jest późno. Czekajcie, bo tamto mogło też nie działać, dlatego że mam jakieś never wanted, czy coś w tym stylu, nie mam nic takiego. Teraz jest noc i najprawdopodobniej właśnie, może dlatego się wtedy zbugowało, bo noc. Nie wiem jak to zrobić tak, żeby było późniejsza godzina totalnie. Nie, może to da radę? Nie wiem. Totalnie, nie mam pojęcia jak to zrobić. Dobra, ja sobie poczekam do tego... do tej późniejszej godziny, chociaż chyba mogę jakoś to pominąć w grze. Nie wiem, ja sobie poczekam do tej późniejszej godziny i widzimy się za chwilę, jak już się otworzy ten bank. Dobra, już jestem. Jest aktualnie godzina 8. No i co? Lecimy, spróbujemy napaść na ten bank.
Good morning, good morning. Gdzie ty jesteś, gościu? Ej, nie widzę go. A tu jesteś. To jest napad. No znowu mi każą kopnąć te drzwi. O jest! Zobaczcie, że teraz mi się pokazało wyważ na F. Ale znikło. Czekajcie. Pierdalaj. No. O jest! Zobaczcie, zobaczcie, że już, już. Dobra, jest, mamy. Idziemy za nim, trzeba się bronić jeszcze. O Jezu, tu jest taka szyba. Otwieraj to. Otwieraj to. A dobra, wchodzimy. Wchodzimy. O kurde, pa złota tu leży. Gościu. Mój, ile to jest pieniędzy. Dobra, zebrałem i co teraz? Przeszukaj szufladę. Dobra, przeszukajmy ją. O ja to tak wszystkie po kolei? No chyba nie, 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 nie chce mi się. To już wszystko, no. Mamy złoto. I wychodzimy. To tyle, teraz będzie trzeba było się po prostu strzelać. Ho, ho, kurde, jak ja dawno nie grałem na tę grę. No i dobra, no i to tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, dzięki, cześć.